Witam moich wszystkich kochanych widzów, słuchaczy, którzy odwiedzają mój kanał na YouTubie, komentują, czekają na moje filmiki. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję również za subskrypcje, za komentarze i propozycję różnych tematów, które chcę opublikować. Proszę o więcej abonamentów, one są darmowe. Proszę subskrybować, abonować mój kanał z dzwoneczkiem, by dostawali Państwo codziennie nowe wiadomości z filmikami, z wróżbami, horoskopami. I zobaczmy dzisiaj taki temat, czy on do mnie zadzwoni, napisze. Czy on chce ze mną kontaktu? Także być może macie ciche dni, jakiś problem, konflikt, posprzeczaliście się lub się rozstaliście. Każdy z Was jest dumny, nie chce napisać pierwszy. Tak, znamy to wszyscy z doświadczenia, prawda? Czekamy pasywnie. I teraz właśnie zapytamy kart, czy on, ona zadzwoni lub napisze do mnie. Ok, mamy trzy grupy. Pierwsza grupa z aniołkiem białym. Druga grupa z kamieniem, z kwarcem różowym. I trzecia grupa z aniołkiem anetystowym. Czyli pierwsza grupa, biały aniołek. Druga grupa, kamień, kwarc różowy. I trzecia grupa, fioletowy aniołek anetystowy. Proszę wybrać grupę, która Państwu odpowiada. Pierwsza, druga, trzecia i zaczynamy od grupy pierwszej. Czyli od białego aniołka. Karta pokazuje spotkanie w jakimś miejscu publicznym lub rozmowy w jakichś miejscach publicznych lub socjalnych netzwerkach, czyli przez internet. Komunikacja, zaproszenie do spotkania, rozmowy, być może w parku, w pięknym miejscu, w restauracji, na spacerze, być może przez internet, z kamerką, czyli on chce z Wami odnowić kontakt i nie tylko to, chce również się z Wami spotkać. Także tutaj będzie na pewno spotkanie i komunikacja. Zobaczmy sobie jeszcze karty, jak on zadzwoni do Was i skomunikuje się. Jakie będą te rozmowy i jaki będzie Wasz kontakt? Czego możecie się spodziewać? Czego możecie się spodziewać od niego lub od niej, jeśli pyta mężczyzna? Czego możecie się spodziewać po tym kontakcie? Zobaczmy, co on myśli właśnie o tym kontakcie, o tym odnowieniu tutaj z Państwem komunikacji. Tak, czyli karty mówią, że jest nerwowość, było coś tutaj przerwane, jakaś przerwana komunikacja, spotkania, jesteście Państwo zranieni.
on jest zraniony czymś, być może go zraniłyście słowem lub jakimś, nie wiem, przerwaniem tego związku. Jest pewna nerwowość, taki hektik uczuć, emocji, skłębione myśli w głowie, lecz ta karta tej kosy mówi o tym, że to się zakończy, że ta nerwowość, ten niepokój, tak, zakończy się niebawem, ponieważ jest już najwyższy czas, by odnowić właśnie tą relację i waszą dobrą komunikację, by te sprawy wszystkie sporu się rozstrzygnęły. Więc jest tutaj presja czasu. On też myśli, że jest już najwyższy czas na to, by napisać i ta wiadomość do was już, powiedzmy sobie w takim sensie metaforycznym, jest w drodze. Czyli on myśli o tym intensywnie, by już teraz nawiązać kontakt, zadzwonić, prawda? I by się porozumieć tutaj z panią. Także te zranienia tutaj poprzez ten stres, tak? Kłótnie, dyskusje, jakieś tutaj konflikty niedługo dobiegnie końca, ponieważ będą tutaj te informacje i chęć spotkania. Na dole karta kompasu, który pokazuje, że należy pójść w jakimś konkretnym kierunku, należy porozmawiać, jak ma się rozwinąć ten związek, jak macie się porozumieć, jak macie wyjaśnić te problemy, by pójść w jednym, wyznaczonym, konkretnym kierunku razem. Tutaj jest jeszcze tą kartę, odkryłam przez przypadek, czyli po tej karcie kompasu, jeśli się dogadacie, porozumiecie, wyjaśnicie sobie te sprawy, jest tutaj też pod kompasem karta miłości, czyli są uczucia i u pani, która czeka, i u niego, który planuje już tutaj jakąś komunikację. Po tej karcie nawet są jeszcze tutaj mosty, czyli nawiązanie kontaktu, wierność, lojalność partnera, przyjaźń, no i kobieta, czyli wy, osoba pytająca, która czeka na informacje. Również transformacja związku, przemiany, które mają nadejść po tej kłótni, po tej przerwie, spełnienie marzeń, najgłębsze uczucia, prawda? Spełnienie najgłębszych, pięknych uczuć. Także są tu bardzo piękne, pozytywne karty dla grupy pierwszej. Dziękuję grupie pierwszej, także bardzo piękne, pozytywne tutaj czytanie. I zobaczmy sobie, co pokażą karty dla grupy drugiej. Grupa druga to był kwarc, kamień kwarcowy. Zobaczmy, co powiedzą karty dla grupy drugiej. Blokady, obciążenia, problemy, balasty, ciężka droga w związku, być może macie jakiś tutaj kryzys w związku, milczenie, brak kontaktu, brak rozmów, regularnej komunikacji, jakiś związek też, który was obciąża lub jakieś po prostu problemy, kłopoty w związku, czyli kłótnie, być może sprzeczki lub zdrady, które was bardzo obciążają, które nie są dla was proste i nie są one łatwe do rozwiązania. Poprzez te problemy są też właśnie tu problemy teraz, konflikty, dylematy, prawda, z tym spotkaniem się i rozmową, ponieważ jesteście zablokowani. Partner jest tutaj zablokowany. Nie będzie go prosto, prawda? Nie będzie to łatwe, by jego tutaj od razu zmobilizować jakoś do kontaktu. Jest to raczej dłuższy czas, mozolniejszy czas, długa droga, by przejść tutaj tą górę, czyli
długa, mozolna ścieżka, by pokonać te przeszkody, które pomiędzy wami stanęły. Naprawdę nie wiem, wszyscy wiecie najlepiej państwo, które problemy są tak ogromnie obciążające waszą relację. Czy były zdrady, kłamstwa, czy jakieś nałogi. Prawda? Mogą być to rozmaite problemy, które są ciężkie do pokonania. Nieraz wymagają one mozolnej drogi, dlatego też jesteście w tej chwili zablokowani, ciężko wam się porozumieć. I to, czy on zadzwoni, pokazuje raczej ta karta, że będzie to mozolna, długa droga, dłuższy okres czasu, by pokonać tutaj te ogromne blokady. Zapytajmy, co myśli partner, co jest przyczyną tych blokad. Co jest przyczyną tych blokad? Co jest tutaj problemem w tym związku, w tej relacji, w tej komunikacji? Co jest tutaj przyczyną tych blokad? Czyli tutaj pokazuje nam karta na spodzie już, że tęsknota partnera za wami jest. Że chcielibyście się spotkać, lecz jest to bardzo długi czas i powolne tempo, by to spotkanie doszło do skutku. Trzeba pokonać, tutaj są na horyzoncie takie też góry, skały. Trzeba pokonać najpierw tą ciężką tutaj drogę, ten dystans. Jest też ta karta, która mówi ewentualnie o tym, że mieszkacie od siebie oddaleni. Być może jesteście geograficznie od siebie oddaleni. Inne miasta, inne kraje, być może nawet inne kontynenty. Wiele kilometrów was między sobą dzieli. Jest jakiś problem, by teraz się zobaczyć, by przyjechać, przylecieć z różnych po prostu względów, tak? Nie tylko tutaj przez COVID-19, ale również inne mogą być jakieś tutaj problemy w związku i trudno wam pokonać jest ten dystans kilometrów lub dystans też może być w sensie psychicznym, uczuciowym, duchowym. Jesteście zablokowani w tej chwili na siebie. Partner ma blokady, by odezwać się do pani, pana. Także już ta karta mówi nam też wiele. Tęsknota jednak jest. To, by partner zadzwonił, napisał, odnowił kontakt, potrzeba dużej transformacji. Potrzeba jest wyleczenia się i stabilności. Partner i partnerka, być może oboje z was, powinniście się po prostu ustabilizować psychicznie, duchowo, być po prostu, by być silniejszym, stabilniejszym, tak jak tutaj ten niedźwiedź. Jest to symbol osoby starszej, doświadczonej życiowo, stabilnej, silnej, dobrze usytuowanej, nieraz także po prostu o dobrym zasobie materialnym, zawodowym, dobrej pozycji społecznej. Czyli powinniście się tutaj jakoś ustabilizować, ustabilizować swoją sytuację życiową, duchową, uczuciową, by nawiązać kontakt. Ustabilizować tutaj swoją pozycję przy domu, przy rodzinie. Prawda? Ponieważ poniosła tutaj wasza sytuacja jakieś ogromne szkody. Czy to szkody duchowe, emocjonalne, mentalne, czy finansowe, czy po prostu, nie wiem, jesteście w jakimś stanie depresyjnym, czy być może jakieś nałogi, czy być może jakieś długi, prawda? Są jakieś tej szkody, braki, deficyty, które są absolutnie widoczne tutaj w tym związku lub w którejś osobie, partnera lub partnerki lub w obojgu partnera, które te takie właśnie słabości
czy jakieś takie nałogi, czy te właśnie tutaj problemy spustoszenia wręcz w tym związku powinny najpierw tutaj się wyleczyć, by mogła być pomiędzy wami jakaś zdrowa, normalna komunikacja, by doszło do kontaktu. Ponieważ tutaj jest ta sytuacja i domowa, rodzinna, związkowa, niestabilna i poniosła wielkie straty, szkody. Tak jak tutaj na tej karcie te szczury po prostu wszystko niszczą, wygryzają, zżerają, prawda? Czyli tak samo właśnie tutaj zniszczyliście jakimiś problemami, tak? Jakimiś kłótniami czy sytuacjami właśnie tą stabilność waszego związku. Ten dom pokazuje kartę stabilności rodziny, tak? Czyli stabilnego związku, przynależenia właśnie do siebie. To właśnie teraz jest tutaj do zreperowania. Czyli pomyślcie o tym najpierw, pierwszy krok, by stać się stabilnym, by stać się silnym, by walczyć z jakimiś nałogami lub by w sobie najpierw wyjaśnić te różne sprawy, ponieważ dopiero wtedy będziecie mogli pokonać ten szczyt góry i porozumieć się z partnerem, ale jest to długa, mozolna droga. Na razie niestety dla grupy drugiej nie ma tutaj w przyszłości najkrótszej, w krótkim czasie kontaktu aktywnego. Na razie trzeba przeanalizować i spojrzeć na te problemy, które tutaj w związku są. No bardzo mi przykro, ale tak tutaj karty pokazały, też losowałam karty przy Państwu, żeby widzieli, że chcę wyjaśnić każdą kartę z osobna. Zobaczmy teraz, kochani Państwo, grupę drugą. Dla wszystkich, którzy wybrali aniołka ametystu, czyli fioletowego aniołka, zobaczmy, co powie ta karta. Zaproszenie. Karta kwiatów, czyli tego bukietu tulipanów, mówi o zaproszeniu, niespodziance, przeprosinach, informacji, która do was idzie. Czyli już jest to pozytywne rozwiązanie spraw. Na pewno myśli partner czy partnerka o wyjaśnieniu sprawy. Być może i przeprosinach, jeśli była wina po jej, jego stronie. Jest tutaj taki bilecik przy kartach, który mówi właśnie o jakiejś informacji, która do was przyjdzie. Zaproszeniu być może do spotkania, do rozmowy, do telefonu, prawda, jakiegoś wspólnego. Zobaczmy, co myśli partner, co chce wam powiedzieć, co chce powiedzieć partner i co myśli o waszym kontakcie, o kontakcie z wami. Co myśli partner o kontakcie z wami? Co chce wam powiedzieć? Co myśli? Co chce wam powiedzieć? Już patrzymy dla grupy drugiej. No, chyba jest to najlepsza tutaj opcja, trzecia, ponieważ jest słońce, czyli piękna, najpiękniejsza karta tutaj w talii Lenormand. Słońce, czyli no, nadzieja na dobrą, szczęśliwą relację, na wyjaśnienie problemów, prawda, na piękną przyszłość, piękny związek. Także bardzo pozytywna tutaj karta. I zobaczmy te karty, uczucia, emocje, bociany przyniosą szczęście. No ta grupa jest po prostu niesamowita. Jednoznacznie jest tutaj w partnerze i w was dużo uczuć. Przepływają uczucia po prostu w te i we w te, poprzez głowę, serce, tak? Czyli w każdym poziomie tutaj myślicie o sobie, tęsknicie, emocje są silne, tak? Żywe,
w Was. No i bocian, który jest symbolem absolutnie po prostu przyniesienia dobrych nowin, dobrych, pozytywnych informacji. Nieraz też dziecka, czyli bocian przyniesie też nieraz dziecko, wiadomość o ciąży, o potomstwie, tak? No i tutaj gwiazda, czyli nadzieja, spełnienie marzeń, piękne, głębokie uczucia, emocje, realizacja wszystkich marzeń. Także tutaj bez żadnych po prostu zwątpień dla grupy trzeciej, że ta relacja się odnowi i że partner na pewno tęskni, zadzwoni i sytuacja się rozwinie po prostu w piękną, słoneczną, gorącą, namiętną, miłosną relację. Ponieważ emocje są bardzo silne. I to na pewno stanie się niebawem, kochani Państwo. Ponieważ bociany już są tutaj w drodze, już słońce przyświeca, nie tylko na tej karcie, już tutaj się chmury rozjaśniają, słońce już widać, które przychodzi, no i tutaj podwójne słońce. Także jest bardzo pozytywne czytanie, chyba ta grupa trzecia po prostu dostała rzeczywiście najlepsze czytanie. I proszę, jeszcze spojrzałam tutaj, niechcący na tą talię, co się kryje pod słońcem, kryje się klucz, czyli otwierają się nowe perspektywy. Wszystkie labirynty, komplikacje wyjaśniają się, czyli otwarcie się rozwiązania dla tych wszystkich komplikacji, które wydawały Wam się być bez wyjścia. Jednak otworzą się wszystkie tutaj dobre możliwości, by to przemówić i przegadać ze sobą, wyjaśnić, tak, rozwiązać ten labirynt tych męczących, kłębiących się myśli i by pójść we wspólnym kierunku razem, ponieważ jest już na to najwyższy czas, by mieć stabilność w związku, stabilność w rodzinie, stabilność po prostu przynależności do siebie i chcecie po prostu tutaj nawiązać ze sobą kontakt i przejść ten most, czyli spotkać się i jest zaproszenie do spotkania. Wszystkie komplikacje, blokady, wątpliwości przemienią się w cudowny związek oparty na namiętnej seksualności, głębokości uczuć, ponieważ chcecie nadal być ze sobą w dualności. Także tutaj no, ta grupa trafiła naprawdę przepięknie. Niemniej jednak życzę wszystkim trzem grupom, ponieważ pierwsza grupa też miała kontakt. Druga grupa musi najpierw wyjaśnić swoje sprawy, swoje blokady, swoje jakieś tej, no, ogromne obciążenia i jakieś tutaj balasty, prawda? Jakiegoś, nie wiem, jakiego to są typu, ale Państwo na pewno wiedzą, jeśli wybrali telepatycznie, intuicyjnie tą grupę drugą, na pewno wiedzą Państwo, o co chodzi. Wszystkim grupom życzę, by te problemy się wyjaśniły, by on, ona zadzwonił, byście nawiązali ze sobą kontakt i by wszystkie problemy się wyjaśniły i to już wkrótce. Dziękuję serdecznie wszystkim Państwu i zapraszam do następnego czytania jutro. Proszę o lajki, komentarze, subskrypcję mojego kanału. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.